Loża cesarska. W środkowej części balkonu pierwszego piętra, dokładnie na wprost sceny, znajduje się loża cesarska. Jest to największa loża w teatrze. Mieści 18 miejsc, uznawanych za najbardziej reprezentacyjne na całej widowni. Fotele, ich podłokietniki oraz boczne przegrody oddzielające lożę cesarską od sąsiadujących lóż zostały obite czerwonym materiałem. Tylna ściana została pomalowana w podobnym kolorze, a podłogę zdobi czerwony kobierzec. Loże oświetlają trzy lampy w kształcie kwiatów umieszczone na krawędziach sufitu. Z tyłu znajdują się drewniane drzwi. Uchylmy je, aby spojrzeć na korytarz pierwszego piętra. Na przeciwległej ścianie korytarza, zaledwie dwa kroki przed nami, niewielkie okno wychodzi na westybul. Po drugiej stronie, za szybą, znajduje się odwrócone do nas tyłem popiersie Karola Kruzera. W loży cesarskiej w czasie uroczystych spektakli zasiadali wysokiej rangi urzędnicy państwowi oraz inni specjalni goście, między innymi marszałek Józef Piłsudski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, marszałek Sejmu Galicyjskiego Stanisław Badeni, marszałek Francji Ferdinand Foch i inni. W czasie II wojny światowej, gdy budynek teatru został zaanektowany przez hitlerowców, loże zajmowali przedstawiciele władz okupacyjnych. Audiodeskrypcja Anita Fidyka, Fundacja Siódmy Zmysł. Konsultacja merytoryczna Diana Poskuta. Czytała Lidia Bogaczówna, aktorka Teatru Słowackiego.